Jesteśmy na rozdrożu, pójdziemy w stronę Targoszowa. Jesteśmy w Targoszowie i skręcamy koło kapliczki na szlak. Ale jedzie tradycyjnie, możemy sobie zrobić odpoczynek, kilka może stróż. Teraz tutaj pójdziemy, widać w oddali szlak. Idziemy szlakiem w stronę Krzeszowa. W oddali widać zarys Babiej. Domy w Krzeszowie. Idziemy drogą przez Krzeszów. Zabudowa ulicowa. Panorama w Krzeszowie, niedaleko kościoła. Widok z drogi. Dali prawdopodobnie Leskowiec. Szkoła w Krzeszowie. Tuż obok szkoły znajduje się kościół. Styl neogotycki. Na bramie sylwetki świętych. Obok kościoła kapliczka Matki Boskiej w kształcie groty. Wnętrze kościoła. Kościół niestety zamknięty. W kruchcie figury świętych, świętego Stanisława i świętego Wojciecha. Janusz suszy parasolkę. Odpoczywa pod kościołem. Suszymy się. Spojrzenie na Krzeszów. W oddali szczyt Jaworzyny obok Leskowca. Idziemy przez Krzeszów. Taki ogór ładny. Krzeszów jest bardzo malowniczo położony. Żurawica z krzyżem na szczycie. Wdrapujemy się na żurawicę. Droga nie jest zbyt ciekawa, płyty betonowe. Krzyż na żurawicy. Widok od krzyża. Na najdalszym planie Leskowiec. Biwak pod krzaczkiem. Odpoczywamy na szczycie żurawnicy. A mnie tu coś gryzie. Pewnie jakaś mrówka. Moje stanowisko na pieńku. Bardzo wygodnie się tu siedzi. Pomiędzy gałęziami prześwituje krzyż na szczycie żurawnicy. Widok z żurawnicy. Po prawej pasmo Polic i na końcu Babia Góra. Schodzimy znowu do lasu na szlak.
widok z przełęczy pod Żurawnicą. Jaszczureczka zastygła w bezruchu. Jesteśmy na przełęczy Carchel. Na przełęczy stoi bardzo ładna kapliczka. Widok z przełęczy Carchel. I szlak, którym dalej pójdziemy. Janusz na szlaku powoli wspina się z przełęczy Carchel na Gołuszkową Górę. Oto i ona. Jesteśmy na rozwidleniu szlaków. Od Żurawnicy pół godziny drogi. Stamtąd właśnie idziemy. Janusz brodzi wśród traw. Szukamy szlaku pod Lipską Górą. A z tego miejsca bardzo ładny widok. Widok spod Lipskiej Góry. W oddali słychać burzę. Ze stoku Lipskiej Góry widać Suchą. W górach burza. W dole najprawdopodobniej Wajdowa Przełęcz. A przed nami dopiero teraz Lipska Góra. Coś tutaj było pomieszane na szlakach. Schodzimy na Wajdową Przełęcz. Wracamy się, bo zgubiliśmy szlak. Będziemy się drapać na Lipską Górę. Wracamy na Wajdową Przełęcz. Jeszcze kawałek. Widok spod Lipskiej Góry. Poprzednia góra, jak się okazało, nie była jednak Lipska. Musieliśmy wrócić spod szczytu tej oto góry ze względu na ogromny deszcz i grad. Janusz Suchutki. Tak, wszystko mokre. Spodnie, buty. Musimy schodzić niestety do Stryszawy. Idziemy tą drogą. Jak i na kiedy, nie wiadomo. Pewnie dzisiaj wrócimy, ale zawsze jesteśmy w Polsce. I znowu kończymy w Stryszawie. Nie doszliśmy do Suchej ze względu na burzę i deszcz.